To kto na kogo czekał dzisiaj w tym domu? No jak to kto? Ja na Michała. No nieprawda, to nieprawda. Nie, kotka jak zobaczyła, że ma być na 8, a ja na 8.40, to pozazdrościła i mówi, nie, to jedziemy razem. No razem to nie jesteśmy w stanie przecież, kotku, na 8. Jak ja na 8.40, a jeszcze Frysio do przedszkolka. Wydaliśmy razem. Tak, radę. Spóźniliśmy się półtorej godziny. To razem to. Ale razem. Półtorej godziny. Ale razem. Spóźnienia. O. Zaraz poznamy więcej waszych tajemnic, bo mamy dla was prezent. O! Dobra, zobaczę. Maszyna losująca ruszyła w ruch. Kto pierwszy powiedział, kocham cię? No właśnie, kto pierwszy? No jak to ty powiedziałeś? Ja? Pierwszy? Tak? Kurczaczki, tak. To nie pamiętam, gdzie to było. Już też okoliczności nie pamiętam, ale pamiętam, że to ty jakby nadawałeś tempa i kroku w naszym związku. Ja dotrzymywałam ci. No. Ale już w pierwszą dobę, jak się poznaliśmy, Michał napisał, że chciałby mnie powąchać. Nie, wideo mi wysłał. Wysłał mi wideo i chciałbym cię tak powąchać. Ja typa znam nie całą dobę. I co, skusiło cię? Troszkę się zastanawiałam, czy to jest normalne. Ale poszłam w to. Czegoś takiego jeszcze nie było w swoim życiu grane. To ja teraz do ciebie. Kto jest bardziej uzależniony od telefonu? Kotek. My chyba oboje tak myślimy. Nie, ty. Ty zawsze tak? Siedzisz w restauracji, jeszcze coś musisz dodać, jeszcze coś. Tak, lubimy to razem. Wynika z tego, że nie jestem uzależniona, a bardziej, że lubię wykonać swoją pracę rzetelnie. To też uzależnienie, proszę. Okej. Okay. Praca to też może być uzależnienie. Okej. Okay. Czy Marcela wiedziała, jak będzie wyglądał pierścionek zaręczynowy? No to do ciebie pytanie. A, no nie wiedziała, a do mnie. No to dobra, no nie wiedziała, jak będzie wyglądał. Mi się marzył zawsze jeden wzór, no nie będę podawał firmy, ale bardzo znanej na całym świecie, ten klasyczny i... No i nie wiedziała jaki. Ale na niego padło? Tak, oczywiście. No ale nie. Śmiesznie, jak wybierał ten pierścionek, bo w domu znalazłam taki stożek w ogóle. Musiał od jubilera zabrać, bo mój pierścionek chciał zwierzyć. Tak, prawda? Dokładnie. Jeszcze nie oddałeś temu jubilera. Nie, to była niespodzianka. I zaznaczmy, że oświadczałem się dwa razy. Tak. Więc... Dwa pierścionki, ale dwa takie same, tylko ten drugi z większym brylantem. Właśnie. Proszę, teraz ty. Jak terapia wpłynęła na wasz związek? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że przy dwóch rozstaniach zawsze chcieliśmy dźwignąć nasz związek bez terapii i po prostu teraz robiliśmy inaczej, poszliśmy na terapię i w marcu nam miną dwa lata. Tak. Jak pracujemy no nad jesteśmy swoim związkiem. Po ślubie, więc to samo za siebie mówię. Możemy zarekomendować innym. Nie, to. Bo często mi się ludzie pytają na to. Przeważyło, to przeważyło wszystkim, bezcenna rzecz. No w końcu dała się namówić. Na terapię. No to prawda. Kto wydaje więcej pieniędzy? O matko, kto? No Michał, non stop na ciuchy. Ale Michał to jak typowa kobieta, kupuje i chowa przede mną w szafach albo w bagażniku. I później ja otwieram, a tam jedne buty, drugie buty, a jak mu się buty bardzo jedne podobają, to kupuje dwa kolory. No nie, ja lubię, jest lubię uzależniony. Nie, ja lubię wydać, no. Tak, no. Tak, przepływ, taki przepływ pieniędzy po prostu robi. Ona czy on jest jako rodzic złym policjantem? No, to jest złym. Nie no, u nas niestety, chyba Marcelka jest. A dlaczego mówię niestety? No bo myślę, że jednak ten ojciec powinien być, mieć autorytet, ale ja jestem za miękki. Ja zawsze się coś ustalimy, że są kary, że jest ten i ja zawsze już po 15 minutach co Marcelę doprowadza do szału. Ja już tam zapominam, dobrze, no już tam i mięknę. Więc Marcela jest bardziej w tej kwestii konsekwentna. Ja jestem złym policjantem, ale biorę to na klatę. Kto częściej nie jest na czas? No to dzisiaj wiadomo, no miała być na 8, półtorej godziny spóźnienia, ja na 8.40, ja pół godziny spóźnienia. Zawsze się spóźniamy, ale Marcelka dwa razy tyle się spóźnia. No zdarza mi się po prostu przez przypadek. Inne zalety. No a tak. To prawda, oczywiście. Dziękuję za dopowiedzenie. Do jakiego zachowania Miśka trzeba było się przyzwyczaić?
O Jezu, to dużo jest takich rzeczy. Do dziś nie przyzwyczaiłam się, do dziś nie zaakceptowałam. Po prostu żyję z nimi, jakby biorę Miśka w całości z tymi rzeczami, których też nie lubię. One są, ja je widzę, ale jakby mam tolerancję na to. O, no. Ale jakie? A to jest miło. No masę. Nad klapą, nad sedesem zamykaj klapę, a on nigdy nie zamknie. Nie, dużo rzeczy, nie chcę wymieniać. I że jak mówię za głośno. O. Głośno mówi. No jestem lekko przygłuchy, już starość nie radość, kochani. Ona czy on myśli częściej o drugim dziecku? Oboje. Tak, ale myślę, że bardziej Marcelka zawsze podnosi ten temat i mówi, że myśli o drugim dziecku i tak. Tak. No to jest... Fajnie byłoby. Tak. Chciałabym mieć tak trójeczkę. Tak? No. No nie, to drugim, no to bez przesady. Nie, ale za drugim idzie trzeci. Bez znaczenia. Jedno. Córkę, no dla mnie, żeby córka była. Nie, dla z ciekawości. O. O. Nie, naprawdę, no chłopca już mamy. Zobaczyć, tak, jak to jest. Tak, wszystkiego doświadczyć. Tak, nie? Prawda. No. No. To na trójkę się umawiamy.